Serdecznie witam ponownie, tym razem dziewczyny. Jak mówiłem, turniej w Gnieźnie to zawsze kategoria chłopięca i dziewczęca. Juniorki to już nie dziewczyny, tylko kobiety, panny na wydaniu. No ja jeszcze dziewczyny. Ale dobrze, że takie turnieje są robione, gdzie są chłopcy i dziewczyny, może coś zaiszczy. Będziemy mieli znowu w genach koszykówkę. Ja jestem za takimi turniejami, prawda, panie trenerze? A jak jeszcze jak się wysoka koszykarka spotka z wysokim koszykarzem, to będziemy mieli Marcinów Gordatów. Będziemy powielać. Albo Gortatowy. Proszę państwa, jak widzicie na koszulkach, zespół z Oświęcimia, Niwa Oświęcim, żeńska koszykówka też jest w Oświęcimiu. Witamy serdecznie trenera, że przywiózł dziewczyny. Często tu pan bywa, nie? Pierwszy raz z dziewczynami? Ostatnio. Ale dziewczynami pierwszy raz. W ogóle to jest pierwszy mecz dziewczyn. Pierwsze koty za płoty. Pierwsza jaskółka nie czyni wiosny, nie? Oby. No. Proszę państwa, ich przeciwnikiem jest zespół z Halle, wschodnie Niemcy, Ostdeutschland, Mannschaft. Ich glaube, die beste Mannschaft. Wysoko prowadzi zespół z Niemiec w białych strojach. SV Halle. A kolejny meczu zagrają dziewczyny z Sieradza. Witam serdecznie, a ich przeciwniczkami będą dziewczyny z Irlandii. Zobaczymy, czy znowu polegnie polski zespół. A czemu na pewno? Mówię, zobaczymy. Długie podanie z kontry, ale nie wykorzystuje za dwoma razami dopiero jej koleżanka. Postawiła kropkę na i. Ładne wyjście na kosz. Kolejne punkty. Szybka, znowu podobna akcja, ale dlaczego to nie wpada? Dlaczego nie wykorzystuje się 100% sytuacji? 100% sytuacją. On was is los. Vierundsechzig-zwölf Deutsche Mannschaft, Halle, SV. I on nie chce 2 punkt. Tak samo jak u chłopców, dwie grupy po 4 drużyny, czyli 8 drużyn. Najlepsze drużyny zagrają w krzyżówkę, czyli półfinały. No i potem w niedzielę wielki finał. Zobaczymy tutaj. Dużo niemieckich drużyn w tym roku przyjechało i myślę, że jakąś tam zobaczymy w finale, ale którą, w jakiej kategorii? Ciężko powiedzieć, bo dopiero rozpoczynamy te wielkie międzynarodowe granie w Gnieźnie. Pan Szczepankowski mógłby już wymyślić nazwę na ten turniej. International Basket Tournament, turniej międzynarodowy, ale jakiś Gniezno Cup albo no coś, może jakiś konkurs na nazwy. 2 minuty 20 sekund do końca. 2 minuty 20 sekund. I jeszcze będą zmiany. Ja się spieszę na tamtą halę, bo tam jest na styku mecz. Jagiellonka, Warszawa i Niemcy też, chłopcy. Oj, oj. No co, pozdrawiamy Oświęcim, pozdrawiamy południową Polskę. Pozdrawiamy rodziców z Oświęcimia, dziewczyny tutaj dobrze się mają, ale ich głównym celem chyba jest jutrzejsza dyskoteka.
I czy będzie ważne, kto ile punktów dobije, albo kto ile chłopaków zaliczy? Powiem panu, że bardzo nie pozna, nie? Nie pan podniósł na duchu. Gramy do końca. Hej, Niwa, gramy do końca. Na razie tyle, do usłyszenia, do kolejnego filmiku.